Halo, halo moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Call of Duty World at War. Wznawiamy grę. Punkt przełamania. 29 maja, 45. Zamek Szuli, Okinawa, Szeregowy Miller, 1. Dywizja Marines. Dobra, i mamy zdobyć amunicję ze zrzutu. No i mamy ten Zamek Szuli. Widać, są już trochę... No właśnie, Polski zauważył to, co chciałem powiedzieć. No właśnie miałem na myśli to, że zamek jest już zbombardowany. Czekajcie, proszę, to... O właśnie, mamy Browninga. Kurde. Mam Browninga z Garandem, nie wiem. Powiem wam, normalnie marzenie chyba każdego gracza. Dobra, zebrałem jakąś tam amunicję, miejmy nadzieję, że nam wystarczy i lećmy. Dobra. Jakiś snajper do mnie nawala tam jest. I tu jeszcze. Skubany. Zginął? Chyba zginął. Miejmy nadzieję. Chłopcze moździerze naparzają. Aha, mam się ukryć, tak? Do bunkrów. Dobra, dobra, dobra. Biegniemy, biegniemy. Wow! Ale koleś dostał. They zeroed our position pretty damn quick. There must be spotters hold up in the tunnels. We need to take them out. Dobra, czyli mam tu wejść, tak? Get in there, Miller! No okej. Okay. Coś nam powiecie? Dobra. Proszę, przemieszczanie się w takich tunelach nie jest fajne. Nie! Jeny, wystraszyłeś tego gościa autentycznie. Wyobraźcie sobie, że jesteście w takim bunkrze w drugiej wojnie całkowicie sami i przed wami oddział Japońców i kurde nagle jeden biegnie i krzyczy bonsainie. No kurde, przecież ja bym dostał zawału. Dostałem w grze, a co dopiero na żywo. Ja pierdzielę. Dobra, zaatakuj zamek Shuri, okej, takie jest nasze aktualne zadanie. Ja pierdzielę te cholerne bonsaje. Mam nadzieję, że nikt mi na plecy nie wszedł. A jednak, kurde, wiedziałem. Dobra. Zdychaj. Pierdziel, wiedziałem, że ktoś mi wejdzie na plecy, nie? To było bardziej nierzeczywiste po prostu. Dobra, KM nad bramą. Czekajcie, gdzie jest w ogóle brama? Tutaj. Okej, KM zdjęty. No już zdjęty, kapitanie. Kurde, skruju! Pierdziele, jak mnie te Japońce straszą, to jest masakra jakaś. Zamknij mordę! Jeny, banzaj, banzaj, banzaj! Się ich boję. Się ich autentycznie boję. Jeszcze mi się nie szyli, ale... No wal się z tym bonsajem, kurde. Biega z opaską na czole jak jakiś Rambo. Bonsajuje wszystko. Myśli, że jest jakiś fajny, kurde. Jakby ziomeczki polubią. Nie polubią cię. Kurde, no jeszcze ten z bunkra, widzieliście to? Ja pierdzielę, wybiegł mi z tego małego gunwa tutaj. Gdzie ja się schowam w tym? Użyję ich własnej kryjówki, to może być dobre. Taktycznie, moi kochani, taktycznie. Dobra. Aha, tu Japoniec w ogóle stoi, się chyba zaciął. Coś chyba nie strzelał do nas. Dobra. Ładnie wyczyszczone. Uwielbiam Garanda, naprawdę. Ja tak lubię z niego strzelać. Jest naprawdę dobrą bronią. Co jest, to jest? Panowie, uważajcie tam. Okej, nawet dobry granat rzuciłem. Coś, co się nie zdarza często. Okej, potrzebujemy sobie trochę z tego Browninga. W sumie do niego mam o wiele więcej amunicji. Może poużywajmy trochę najpierw jego. Dostał. Get lost! Skończcie z tymi bonsajami. Pierdziele. Dobrze, Roebuck. Dobra, ja sobie przeładuję, skoro mam chwilę.
Dobra. Kontynuujmy, moi drodzy. Okej, dostał. Gincie. Dobra. Chyba wszyscy zginęli. Albo nie, a nie, to nasi idą. Dobra, już myślałem, że... Dobra, zmieńmy sobie może teraz na... Garanda. No i mamy gniazda moździerzy, tak? Dobra. Musimy iść jakoś tędy. Pociski z moździerza! Sierżancie pana posrało, za przeproszeniem. Jo pierdziele! Czajcie złapać taki pocisk w rękę? Ja bym się posrał w gacie autentycznie, nie? Ja pierdziele! Nie trafiłem. Trochę byłem za daleko. Nie no, bez kitu, no czajcie złapać taki sobie pocisk do ręki? Nie no, ja bym naprawdę posrał się w gacie, nie? Wiecie, jeszcze strzelać z moździerza, no dobra, nie? Ale kurde, rzucać pociskami we wrogów? To już bym się bał. Że mi urwie rękę. Rękę, chyba że mnie całego na pół rozerwie, że to ma taką siłę. Jak tu dupnie. Jak dupnie, to i naros, moi drodzy. Nie, czy ja to dobrze rzuciłem? Chyba niekoniecznie. O ja! Ale dostałem z granata. Czekajcie, bo... Nawet nie wiem, gdzie te moździerze są dokładnie. No bo jak mam rozumieć... muszę użyć do tego tych... Co ty, Japońcy? Oni się jakoś dziwnie zacinają. Ja muszę użyć tego pocisku, żeby te moździerze zlikwidować. Coś nie mogę tym pociskiem, cholera jasno, trafić. Czekajcie. Gdzie to poleciało? Nawet nie słyszałem wybuchu nawet. Czekajcie. Once again. Wow! Ale dupu. No nie zaliczyło mi! Co jest? To w co ja trafiłem? Ja pierdzielę, no. Nerwuje mnie to zadanie. Jest! Mamy to. Nie chcę zginąć teraz. Okej, tu są nasi. Oj, nie trafiłem. Nie. Goddammit. O kurde. Dobra. Jeszcze? Tyle chyba. Albo i nie. Okay, we're nearly there. Plane should be en route to assist. Good. They can blow this place to kingdom come. Stay alert. Flank round both sides. Clear every corner of this courtyard. Czyli moi kochani, chyba posuwamy się trochę do przodu. No niestety skończyłem się amunicjowy garanda. Nie! Ale dostał! Jeżeli dostał w jądra browningiem, to jeszcze kurde granat mu wybuchł pod nogami. Dobra, obrywają ładnie. To może jakiś granat spróbuję. Przeładuję sobie przy okazji. Bo troszeczkę z ammo problem. Dobra, wow. Ostrożnie. A ty co? Dostał. Ten też. Wow, siedź. Ostrożnie. Dobra, ładnie. Do czego zebrałem amunicję? Nie mam pojęcia do czego. Pff,
pierdziele, ci Japońcy są czasami tak upośledzeni, że to jest masakra, no widzieliście to? Ojej. Piękne to było, po prostu piękne. Dobra. Weźmy sobie PM-a. Zamiast tego Garanda. PM się przyda, bo... Ujo! Bez głowy koleś. PM się tu przyda, bo jesteśmy w budynku. Więc jak im się skończy amunicja do Browninga, to... Take aim. Open fire! To ten, to... Wezmę sobie PM-a. O tak! Du! Naparzamy! Gincie! Skośno okie! Kurde. Kurde, nie! Nie, to się przegrzewa! Cholera. Dobra. Okej, chyba wszyscy. Kurde, się panowie pierdzielicie z tymi Japońcami, no. Trzeba bez litości, kurde. Nad takimi frajerami. Służę bonsaja. Zdychaj. Ja nie, ja wolę nie ryzykować, że on mi kurde się podkradnie mi na plecy i mi zrobi bonsaja od tyłu. Nie, nie, nie. O, przepraszam! To był nasz. No cóż, no friendly fire się zdarza, prawda? Także spokojnie. Jakiś medyk przyjdzie, go uratuje. Które beczki? A, te. Dobra. Okej, okay, fajny bug to był, naprawdę. Ciało latało po prostu jak szatan. Miota nim jak szatan. Dobra, lećmy dalej. Nie, denerwuje mnie jedna rzecz w Call of Duty, w całej serii Call of Duty. Bardzo ograniczony sprint. To jest coś, przy czym mnie szlak trafia. No bo kurde, nie sądzę, żeby żołnierz na wojnie był w stanie biegać sprintem 10 metrów, no. Myślę, że jednak był w stanie trochę więcej biegać. Skąd ja dostaję cały czas? Poloński, primie! Potrzebuję jakiejś kurde osłony. A tam z góry! Dobra. Nie, te Japońcy tak zaskakują. Z każdej strony normalnie. Weź ten... Jany, te bagnety głupie, no. Jak oni mnie drażnią. Dobra. Wolę w te beczki strzelić, żeby nie było przypału później. Że mnie wysadzą. Dobra, czekajcie. W ogóle jakiegoś mamy na plecach jeszcze Japońca, co jest najlepsze. Radar mi pokazuje, no ale tu nikogo nie ma. Dobra, nieważne. Jany! Wybuchnie ten granat, wybuch chyba, dobra. Okej. Okay. Aż gin, że gnoju. Dobra. Zabezpiecz zrzut na dziedzińcu. Aha, mamy wyjść, tak? Czy nie? Poloński? Coś, nie wiem, coś zrobisz? Aha, dobra, po prostu robak się teleportował i otworzył drzwi. Okej. Hold your fire. Kochsy! Polanski, search him. Kochsy! On the ground, stop! Keep those hands up! Shit! Miller! Wow! Robak! Co się stało? They killed the Sarge! Co? The bastards killed him! You sons of bitches! Say hi to your ancestors! No kurwa, przecież zabiłem tych Japońców! Co się stało? Kur... Wiecie co, chyba jeden po prostu granat odbezpieczył w ostatnim momencie. Ja pierdzielę, zabili robaka. Kuźwa jego mać. Ale w ogóle jak to... Powiem, wiecie co? To było trochę sukinstwo jak dla mnie. To co się teraz stało i to nie chodzi o to, że robak zginął, no bo ofiary na wojnie się zdarzają, no i to, no jak zawsze, nie? Także to, że ktoś zginął, no to mówię. No ludzie na wojnie giną, nie? Ale kurde, to było w tak bardzo niehumanitarny, niehonorowy sposób, jak dla mnie to było barbarzyństwo. Takie coś.
Poloński, uważaj, żebyś tymi tu jeszcze nie zginął. A gdzie mam wezwać te samoloty? Tam, tak? Dobra. Na północy budynek. Okej, okay, proszę bardzo. To było naprawdę moim zdaniem barbarzyństwo, ewidentnie, to co zrobił ten... ten Japoniec, co się poddawał. Nie, no jeszcze... Okej, wysadzamy ich. Dobra, współrzędny mają. O, te granaty Japońców mnie denerwują i jeszcze, kurde... Denerwują mnie jeszcze Japońce, po prostu, naprawdę. No jak on nie zginął? Dobra. Aha, muszę poczekać aż na kolejne bombardowanie, tak? Dobra, dobra. Rozumiem. Jeszcze się ciągle nasi przychodzą. Słyszę bonsaje, słyszę bonsaje. Poloński, ty się tam trzymaj, żebyś tym jeszcze nie zginął. 5 sekund. No kurde. Okej, okay. Współrzędne potwierdzone. Przeżyjmy to, po prostu postaramy się to przeżyć i miejmy nadzieję, że Poloński też przeżyje, no bo on był z nami też od początku, tak samo jak Robak. Że miejmy nadzieję, że on to przeżyje, no. Kurczę, przeładowałbym sobie, ale niestety nie mam już amunicji. 20 sekund, dobra. Okej, okay, ładnie dostał. Bonsai, bonsai! Pierdzielcie się z tym bonsaiem. Sukinsyny. Dobra. Okej. Okay. Nie mogli sobie zapisać tych współrzędnych, byłoby prościej, no ale dobra. Nie, to nie. Okej. Udało się, zadanie zakończone. No kurde, skąd oni się biorą? No tak, udało nam się, ale niestety Robak zginął, no. Everything that was asked of us, we've done. Every night we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day we've spent crawling through the mud and the dirt while bullets whistle all around. This is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. All of us. Dobra, moi kochani, myślę, że przejdziemy jeszcze jedną misję i wracamy do Petrenka. When our flag flies over the city, our enemies' defeat and humiliation will be beyond question. Our vengeance will be complete. No dobra, moi kochani, zaczynamy kolejną misję. Wracamy do Petrenki. No i lecimy. Serce rzeszy. 30 kwietnia 45. Reichstag Berlin. Szeregowy Petrenko. 150 dywizji strzelców. No właśnie. Jak pamiętacie, zatopili nam metro wtedy. Ledwo to przeżyliśmy. Jak widać. In the blood of no one will ever read this! If you lack the stomach to kill for your country, at least show me that you are willing to die for it!
Okej, razem ze mną Pepesze i kurczę, muszę przyznać, że naprawdę ta postać jest takim niesamowitym motywatorem w grze, naprawdę. On pełni bardzo ważną rolę. Co musimy zrobić? Dołączyć do oddziału po prostu. No dobrze, no to chodźmy. No i zaczynajmy, tam już chyba mamy szkopów, tak jest. Kurde, rzucili mi granat w takim miejscu, że nie mogłem uciec. Tam ten LKM nas w ogóle strzela, ale... O ja! Nie wiem, czy ja dorzuciłem tam ten granat, chyba nie. Dostał, dostał, ładnie, dwa headshoty weszły. Przemieśćmy się jakoś tutaj. Okej, okay, ładne headshoty wchodzą. Przeładujmy sobie. No, Reznow masz rację, nie będzie łatwo. Ja damy radę. Jak wiemy z historii, Berlin upadł, więc... więc spokojnie tą misję przejdziemy. Dobra, kontynuujmy. Dostał. Widzę, że oni na około 3 strzały padają z tego SVT. Dobra. Nie lubię tej broni zbytnio, no ale innej nie mam, więc... Znaczy mam PPS-a, ale PPS-a mi się tu nie przyda zbytnio. Czekajcie, czekajcie. O, Karusia lubię. Karuś to jest jedna z moich ulubionych snajperek. Przynajmniej takich snajperopodobnych broni. Tutaj nie ma on celownika. No nie wiem, czy na górze ktoś jest, może rzućmy ten granat. Ładnie powyrywali. Oj, granat! Wow, podleciał. Dobra, ładnie. Kurczę. Dostał. Okej. Który to siedrze? Ty siedrzesz. Zdychaj. Szkopie jeden. No dobra. Możemy przejść dalej. Tylko uważajmy tutaj. Nie wchodź mi pod celownik! Szeregowy! God damn it. No i wszedł mi pod celownik i zginął. No akurat strzelałem do Niemca i mi wszedł, no. Kurde. Rest in peace, chłopak. No Reznow, ty kolejny durniu jeden. Nie wchodź mi pod celownik. Karmazynie ty. O kurde. Dobra, to mi ten granat już nic nie zrobi. Wiecie co, może tu lepiej będzie, jak wyjmę PP-sze i troszeczkę, o właśnie, przebije się do przodu, no właśnie, nie zatrzymujcie się. Nie, jaka rzeźnia, to mi się podoba. Ktoś jeszcze tu przeżył? Przeżył, skubany. Dobrze, ci przynajmniej bonsaja nie robią. No, przez okno. A, nasze okno nie przejedzie niestety. Bezpośrednią trasą, no dobrze, dobrze. To lecimy jak najszybciej. Przeładuję sobie jeszcze kara. Przeładuję sobie pepesze. Okej, co? Biegniemy? Charge! Ura! Dobra, lecimy. Musimy zniszczyć 4 stanowiska 80 kusemek. Dobra. Będziemy musieli ich tam wysadzić, okej. Okay. Dokładnie, zrobić wszystko, żeby tych bydlaków powstrzymać. Dobra. Teraz tak, gdzie my mamy... Aha, my musimy takie rzeczy wysadzać, tak? Te 88. Czekajcie, czekajcie, się schowam. Kurde! Dostał chyba? No bo i nie dostał. Nie wiem. Dobra, nieważne. Wysadźmy to, jeśli mamy okazję.
Okej, dupu ładnie. Jeszcze trzy. Keep going, Dimitri! Został. Temu Niemcowi coś chyba pink podskoczył. Kurde. Się pałętał. Oj, oj, dobra. Takie wychylanie nie ma sensu. Ale powiem wam, sporo ich tu jest, cholera jasna. No ale to ostatni mur obronny Niemiec tak naprawdę, nie? Właściwie trzeciej Rzeszy powinienem powiedzieć. Wtedy to była trzecia Rzesza. Kto się zaciął w ogóle? Co się dzieje dzisiaj w tej grze? Masakra. Takie absurdalne sytuacje. Niemiec se stoi na środku pola bitwy. Po prostu się zaciął, nie? Co tam? Muszę przyznać, że przeciwnicy myślą tylko wtedy, kiedy mają granat rzucić, nie? To wtedy po prostu odpalają jakieś 200 IQ zagrania. Tak to nie myślą zbytnio, dobra. Wiecie co, ja muszę się tu przebijać do przodu, bo tak to... my nigdy stąd nie wyjdziemy. Musiałem słuchawki poprawić. Zobaczcie. Zanim zniszczone. Jeszcze dwie, dobra. Sobie to może zmienię na pepesze. Dobra. Przebijmy się do przodu trochę. Nie wiem, czy to jest dobre. Mam nadzieję, że nikt mnie tu od flanki nie weźmie. Ci by mnie mogli wziąć, ale już zdjęci, dobra. Nie, 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 nie! A ten co? Już myślałem, że on bonsaja robi. Autentycznie. Dobra. Został. O, czekajcie. Myślałem, że kłóca ma, ja teraz skoczyłem. Dobra, dostał ładnie. A zebrałem sobie amunicji do kara trochę, bo powolutku mi się kończy. O, akurat. O tym mowa. Nie, nie o to mi chodziło. Czekajcie. O to mi chodziło, dobra. Uciekamy, zwijamy bagietę. Dobra, ostatnią zostało. You are unstoppable. Dobra, ostatnia 88 nam została. Jak on nie dostał? Ło, wow, strzeliłem w skoku w Niemca, ja to jednak jestem, kurde, aparat. Nie, nie, nie! Dobra. Kolejny co się zaciął, ja nie mogę z tych Niemców, nie? Dobra. Komunisten! Okej, działa zniszczone, wejdź do Reichstagu, no dobra. Okej. Co, on mi dostał? Teraz dostał, dobra. Tam dużo LKM-ów napierdziela z tego Reichstagu, zupełnie jak w pierwszej części Call of Duty, ale... Na razie to zlejmy i po prostu przejdźmy do przodu. Okej. Nie wiem, czy jest sens na górę wchodzić. Patrzcie, kurde, tu mamy szkopa. Dobra, zginął. Wow. Schowam się, bo nieźle wyrwałem. Przeładuję sobie, jak mam chwilę. Wybaczcie, że dzisiaj bardzo moje krzesło słychać. Nie wiem, czemu ono tak strzela dzisiaj. Znaczy, ono ogólnie zawsze strzela, ale... Dzisiaj jakoś tak strzela o wiele częściej. Tamten do mnie chyba strzelał. No kurde! Cały czas jakiś jeden koleś do mnie strzela i przez to nie mogę wycelować. Ten chyba. Kurde, no nie wierzę. Panowie, dajcie się wystrzelać. Nie! Wow. Tu jest koleś, no dobra, zginął chyba. Dostał. Dostał. Ładnie. Kurde, ale teraz poszła seria. Quadra kill normalny. Dobrze. Mamy checkpointa, to mi się podoba, bo trochę jest tu rzeźnia, trzeba przyznać. Czemu ja ciągle... Kurde, cały czas jakiś jeden Niemiec do mnie strzela i przez to nie mogę wycelować w resztę, no. Za szybko strzelam, nie przycelowuję i strzelam tak na pałę trochę. O, rezną widzę, tu jest. No.
Ale znów widzę rakietoodporny. Spoko. Rakietoodporność zawsze w cenie. No szkatem. Czernow, odejdź. Czernow. Dobra. Chyba zdjęty. Ta muzyka w ogóle nie pasuje do sytuacji. Mam nadzieję, że ją słyszycie. Ona ani trochę nie pasuje do sytuacji. Come with me! Reznow, jak my mamy iść z tobą, jak tu ciągle strzelają. Mój aim jest po prostu tragiczny. Co jest? Wow. Okej, kolumna się usunęła. Osunęła, nie usunęła. Nie! Ja może teraz nie będę się tam pchał. Czyli najwyraźniej to był chyba skrypt, Czernow miał. Dmitry! O kurde. Someone should leave this. Move inside! Jak się Reznowowi zmieniło podejście, kiedy Czernow zginął, co? Kurde, no i niestety. Czernow umarł. Władza Glorious Victory has been a journey of blood and brutality. All of it has been necessary. When the flag of our motherland flies atop the Reichstag, all of Berlin will know that the evil of the fascist Reich has been wiped from the face of the earth. No dobrze, moi kochani, więc czeka nas kolejna misja, najprawdopodobniej ostatnia, pod tytułem Upadek. I z tego, co się orientuję, jest to ostatnia misja w tej grze, bo patrzyłem sobie na spis misji. Ale dobra, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie lajka, suba, komentarz i widzimy się jutro w ostatnim odcinku z Call of Duty World at War. Na razicho!